na zaproszenie dyrektora Janusza Skowrona w dniu dzisiejszym wystąpi poeta z Wałbrzycha, z Polski, Gwidon Hefit. I na Dolnym Śląsku będzie dużo czasu spędził. Nie wiem, czy ktoś z Państwa z Wałbrzy zna, czy Dolny Śląsk, ale to jest to piękny, piękny region Polski. Z pięknymi zabytkami, ciekawymi ludźmi, pejzaży, tak dalej. Dużo o tym można mówić. Z tego co wiem, Gwidon wydał 3 tomiki poezji. Zgadza się? 3? 3 tomiki, 4 w przygotowaniu. Ma te tomiki ze sobą. I ja się cieszę przede wszystkim dlatego, że jest to chyba pierwsze spotkanie w Nowym Jorku, tak? Bo następne będzie w Stanach, tak? Bo pierwszy raz w Stanach. Pierwszy raz w Stanach i za tydzień będzie spotkanie w centrum, ale nie centrum to organizuje, tylko to robi, chyba ty robisz, tak? Sam robisz w centrum. Także u nas będzie pierwsze. I co jeszcze tutaj, drodzy Państwo? To ja jeszcze będę się pytał tutaj, bo będą pytania do autora. Chciałbym, żebyśmy posłuchali go wiersze, a najlepiej może, żeby sam też o sobie powiedział, bo ja tam trochę ściągnąłem rzeczy z internetu, ale wydaje mi się, że najlepiej będzie mikrofon, także, że drodzy Państwo, oddaję tutaj Gwidonowi. Gwidon będzie dzisiaj tutaj naszym gościem i prowadzącym nasze spotkanie. Dziękuję już za to ciepłe wprowadzenie. Witam Państwa. Kłaniam się po pas i tytułem takiego wstępu powiem o sobie. Zgadza się. W Stanach jestem po raz pierwszy będę miał przyjemność przed Polonią tutejszą wystąpić. Natomiast jeśli chodzi o moje wstępy poza granicami Polski, to przez kilka lat mieszkałem w Anglii, później w Holandii, we Francji, w Czechach, także przed różnymi grupami polonijnymi w różnych państwach miałem okazję i przyjemność występować. Aczkolwiek powtórzę, w Stanach Zjednoczonych jest to mój debiut. Cieszę się, że przed Państwem. Mam nadzieję, że moja poezja do Państwa trafi, przemówi, że to będzie dla Państwa przyjemność. Przynajmniej taka jak poprzednie, bądź też jeszcze wyższej rangi. Poezja moja to jest refleksja nad egzystencją, nad tym, kim jesteśmy, skąd czuwamy, dokąd zmierzamy. Przede wszystkim tak. Filozofia w dużym stopniu. To wynika też z moich studiów teologicznych, polonistycznych, socjologicznych, kulturoznawczych. Troszkę tego poukańczałem. I na tej kanwie powstała poezja. Ale żeby za dużo o sobie nie mówić, żeby Państwu nie zamęczyć, proszę Państwa, że oddam głos poezji. Poezja pierwszego, wydanego w 2006 roku. Wtedy jeszcze byłem młodszy niż obecnie i wtedy pisałem wiersze. Troszkę, nie, to zostawię tytułem takiej słodkiej tajemnicy. Zgadywać, tak. Nawet wymyśliłem, że... O, świetnie, to jest, wie Pani, bardzo dziękuję za ten pomysł, za tą podpowiedź, bo w takim razie na kanwie tego pomysłu we właściwym momencie ogłoszę konkurs i kto wytypuje mój wiek najbliżej, ten otrzyma w prezencie mój najnowszy tomik. Dobrze? Ale to za chwilkę, na przód poezja. Więc wiersz tak zwany z uniesienia serca. Zaprosiłbym Cię do mojego świata, ale czym Cię podjąć? Czym ugościć? Czym przyjąć? Między nami tak wiele różnic. Ty, patrząc w słońce, mrużysz oczy. Ja widzę w nim nadzieję. Idąc przez chaszcze, klniesz. Ja staram się, aby ich nie uszkodzić. Zaprosiłbym Cię, lecz woda i ogień to sprzeczne żywioły. Bardziej już refleksyjnie. Starość. Stary dom, ruina. Mury zrażające z kieszowaną cegłą. W oknach niegdyś białe krzyże. Szyby brudne, niekompletne, pokawałkowane.
Obecnie już tylko szczątki parapetów. Budowlany obraz nędzy. Na tym tle, w oknie, ludzki obraz rozpaczy. Staruszka. Siwa, prawie bez włosa. Pomroszczona niczym stare jabłko. Prawej powieki nie unosi. Lewą z trudem dźwiga. Mrużąc tak wzrok patrzy na świat. Kiedyś musiała być piękną. Teraz ma bezzębną, zapadłą szczękę. Pełnia empatię. Czuję, co ona czuje. Spostrzega, że na nią patrzę. Wiem, że nachalnie patrząc pokorzę ją. Z zuchwałością przeraża. Wiem to. Dzieli nas aleja wyzwolenia, wysokość jednego piętra i parędziesiąt lat ludzkiej egzystencji. Ukradkiem patrzę na jej starą twarz. Widzę przerażenie, widzę starszą bezradność. Nieme wołanie o pomoc i lęk przed nocy przyjęciem. Taka starość jest straszna, jak to życie musi być w piekle. Między nami potok aut. Chodnikiem, gdzie zastygłem zamyśle, obok mnie płyną masy ludzkie. Jakiś ojciec mówi do córeczki, nie wolno ci, będzie starsza, rozmawiamy. Jednak bezzębne starobinki nie rozmawiają. Skądś znany mi głos zagaduje. Stoisz tu od godziny. Bo widzisz ten dom, odpowiadam. To ruina, sypie się. On na to. Tak, zupełna ruina, potwierdzam jego myśli. Chodzi mi o tą staruszkę. Smutną, ściśle. Smutne, powtarza znajomy głos. Smutne, gdyby nie smut, nikt by nie wiedział, że zmarła. Nieco nowszego tomiku sprzed lat 6, czy jakoś tak, 2008, nie, 2008. Tam, że jest troszkę mniej dekadencka poezja, chociaż wiecie Państwo, też pozwólcie, że zacznę od wiersza chyba najbardziej ponurego w tym tomie. Ale to celowo, po to, żeby film przejść do tych najnowszych, które są pieśnią nad pięknym i urokiem życia. To. Tam było o staruszce, to będzie o staruszku. Mogę? Wiesz, podpowiem kto to. Kim jest ten starzec na zdjęciu? Gdzie zgubił młodzieńczy czar? Czemu tak zbladł? Gdzie jest ta twarz? Przedwcześnie zniszczona. Czyje te oczy bez wyrazu? Kogo te usta mało już ponętne? Kiedy, gdzie, aż tak się zatracił? Co dalej ze mną? I po co? Jestem cząsteczką uniwersum, a może zaprzeczeniem? Postęp to, czy regres? Kto to wie? Ale czasem mam wrażenie, że już go przekroczyłem. Czy to jesień? Czy może wiosna? W każdym z osobna i w nikim to, czego tak pragniemy. Błądzimy wśród sobie podobnych. Czynimy starania i doznajemy rozczarowań. A to wszystko na oczach siedzącego zegara i w takt zuchwałego kalendarza. Pod dyktando niewidzialnego czasu. Teraz były wiersze, które były tarczane. W większości powstały w Polsce, w Wałbrzychu w zasadzie. Część w Anglii, ale tylko część. Większość w Wałbrzychu w Polsce. W zachowaniu innych możemy znaleźć odbicie siebie samych.
w ich stosunku do nas, nasz stosunek do nich. W ich twarzach, rysy naszego oblicza. Dziękuję.